Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii na G, czy na C, czy na G, czy na C. Mieliśmy oczyścić teren Chef du Fond i willę z niemieckich tutaj szkopów, czy tam rosyjskich, nie, niemieckich, nie? Pokieruj zagubionych aliantów. Aha, nie dostałem żadnej dodatkowej misji. No nieważne, lecimy dalej. Będzie bitwa. Będzie bitwa. Byleby się nie wypierdzieliła. Jest. Działa dalej. Lecimy. O! O! You cost me two men, Kraft, for one stinking crowd. I don't know how you're gonna do it, but you're going to make it up to them. They died following an order, Wilson. It could have been any of us. You owe those men something before you die. I don't plan on dying. We're all dead men, Kraft. We're all dead men. The problem is, some of us don't know it yet. If you believe that, then why bother? Why bother with any of this? This is because if you're lucky, you'll find a good place to die. With your rifle in hand and your men beside you. Dobra, mamy nasze super dwie drużyny. I mamy dwie drużyny po prostu takie randomowe. Z CKM-em bym rozstawił tutaj. Albo gdzieś tutaj jakoś się rozstawimy. 509 scouts report a buildup of German forces outside Cocagne. They're preparing to counterattack. We should move back to Chef de Pont. The narrow road provides a better defensive position. Orders are to hold the causeway, not half. Całą groblę. Set up defenses along these main roads. We must hold Cocagne at all costs. No dobra, utrzymać groblę. Tak, i komandant zdał się groblę. Struktury obronne, tak? Zobaczmy, co mamy tutaj. Nie wiem, gdzie tu będą czołgi jechać. Kurde, nasze oddziały nie wiem, jak dużo mogą zrobić. Nie, to będzie za wysoko dla niego chyba. Chyba, że tą stronę tu od razu całą zabronić. My nie możemy wszystkim tutaj rozstawiać sił, więc niestety. Nie wiem, ile mamy czasu. Nadjeżdżają, nawet bym powiedział. Dobra, budujcie, budujcie. A wy tutaj macie, kurde, zbyt agresywną postawę, moim zdaniem. Mogę wam to zmienić? Ale mam tutaj niezłe pojazdy. Dobra, nasi z budynku to ostrzeliwują. O! Możemy ustawić im lepsze wyrzutnie. No, pięknie, zwiększenie zasięgu jeszcze. Dobra, wyjdźcie budować ochronę, bo nie wiadomo, z której strony jeszcze uderzą. O, leci czołg. O kurde, nasze wyrzutnie lecą z tak daleka. Pięknie. Dobra, bronię to jest z każdej strony.
Szpicę. Szpicę pancerną? Gdzie jest szpica pancerna? Ja nawet jej nie widzę. No mniejsza. Zobaczymy, jak tam się uda obrona. Chociaż expa trochę mamy z tego. Wyrządza więc... O, jest, to jest fajne. Utrzymaj na groble. They're gone. We held them back. For now, they'll regroup and attempt another push in minutes. Lay down mines on the main roads. Any demo charges, if you got them. Good thinking, Kraft. Well, God knows when it's gonna come down that roadway next. Take the other way around, Jerry. Przygotuj się na drugi kontratak. Przygotowuję się. A, tu też będą. Tu też. Ale mamy mało... Dużo czasu trzeba czekać, żeby to coś rozstawić. Tutaj mamy cały czas obronę. Jakby jakaś piechota przyszła. Prawa strona jest taka troszeczkę nieobroniona. Aktualizacja. To są nasi zwiadowcy. Będą zwiad robić. Oho, ho. Dobra, musimy wysłać ich, bo będą nas tutaj cały czas moździerzem ostrzeliwać. Nie możemy im dać tego. Dobra, tu budujcie dalej. Dobra, ta drużyna Able jest piękna. Dobra, minujcie to wszystko. Na razie mamy spokój. Bo jak zaraz to jakieś lepsze czołgi przyjdą, to nie będzie za wesoło. Tego ulepszam tutaj te dostrzelania. Ruszajcie na obronę. Dobra, nie szczyć moździerze. Dobra, róbcie zasieki. Zasieki są spoko, bo blokują piechotę. Nie wiem, w kogo strzelają teraz. Możemy ulepszyć karabiny. O, od razu ich zabiliśmy. Dobrze idzie, dobrze idzie. To jest część traktora? Traktor rozpierdzielony. Elu jest świetną drużyną, jeżeli chodzi o rozpierdzielanie piechoty. A Baker oczywiście rozpierdziela czołgi jak chce. Dobra, trzymamy cały czas. Drugi kontratak jest ogólnie, moim zdaniem, wolniejszy. Słabszy od
tamtego, co był. Mi się wydaje, że te kampanie są bardziej takie, wiecie, fabularne, niż jeżeli takie, wiecie. Co, pewnie będziemy musieli potem zdobyć ten tutaj pszczółek, tak myślę. Jej! Trzeci jeszcze będzie. We're all dead anyways, right? Keep talking that way and I might just have to respect you. 57 millimeter at your service. Incoming! They're throwing everything at us now! Let's keep it together! Incoming! Get that! They got the meeting! Trzeba ich rozwalić. Bo rozstawiałem jeszcze moździerze. O kurde, czołgi. Zapomniałem o tym składzie tutaj. Dobra, musimy się wycofać, bo nasi mechanicy mają problem. Dobra, wycofać się! Dobra, wycofaliśmy się jak mogliśmy. Dobra, wycofaliśmy nasze wojska. Na same plecy. Czy to jest koniec misji? O, dobra, jest dalej filmik. To od razu widać, że jest kompania Able. Nie bawili się z nami za bardzo. Co będziemy musieli obronić to?
Polecamy wyrzutnie. Mamy jeszcze poziom. Kampania Able ma jednego typa teraz mniej, ale się dziwię, bo zginął tam pod czołgiem. Widzieliśmy, jak to się stało, więc... Baker ma całość. Nie damy im wejść, nie ma szans. Tak, ja mogę się ukrywać. Ulepszenie granatów, świetne. Z fosforem, czyli będą podpalać. Super. Niech budują tam obronę z tyłu, bo nie wiadomo, co się będzie potem działo. Tu jest zawsze przejazd, to mogą, wiecie, nas od boku zaskoczyć zaraz. Piękna wojna, piękna. Dobra, Bakerze, czemu wy tacy agresywni jesteście? Ja chcę, żebyście strzelali z pozycji, w której jesteście. We did it. Yeah. Szef DuPont. If we stayed, we all would have died. What then, Maloney? We're going back across. What? You gotta be kidding me! There ain't no one coming back from that! We're taking the causeway and securing Kokanee by 0900. Get some rest. We charge at dawn. No dobra, no ale to już w kolejnym pewnie odcinku. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do kolejnego odcineczka i cześć!